Obiekty sportowe powoli wracają do życia, ku radości miłośników aktywnego spędzania czasu. Każda forma aktywności jest jak na wagę złota w tym momencie. Także fajnie, że to pootwierali, można się trochę poruszać, spalić te zbędne kalorie, jak najbardziej na plus. W Katowicach otwartych zostało 12 obiektów, to boiska i korty tenisowe. Korzystający z nich muszą się jednak stosować do szeregu zasad związanych z zagrożeniem koronawirusem. Przede wszystkim chodzi o dezynfekcję zarówno przed wejściem na obiekt, jak i wychodząc z takiego obiektu. Dodatkowymi regułami i procedurami zostały objęte te działania, w których uczestniczą na przykład grupy zorganizowane dzieci. Tutaj apelujemy do rodziców i przypominamy, że wchodząc na obiekty wchodzi tylko dziecko. Rodzice w związku ze stanem epidemii czekają na takiego podopiecznego poza obiektem sportowym. Należy też pamiętać, że na boisko czy korty trzeba przyjść w stroju sportowym, bo nie ma możliwości skorzystania z szatni. Nie ma także możliwości wzięcia prysznica po zajęciach sportowych. Między rezerwacjami występują przerwy, po każdej z nich następować ma dezynfekcja urządzeń i toalet. Wciąż nieczynne są przyszkolne obiekty sportowe i place zabaw. W Rudzie Śląskiej, żeby skorzystać z obiektów sportowych, trzeba je wcześniej zarezerwować telefonicznie. Ma to zapobiec niepotrzebnym przestojom. Maksymalnie ze stadionów, boisk, kortów czy toru rolkarskiego można korzystać przez godzinę. Mamy zarezerwowane, cieszą się popularnością, ludzie dzwonią, stosują się i przede wszystkim przestrzegają tych zasad, które żeśmy tutaj odgórnie dostali do przestrzegania. Bardzo się cieszymy, tutaj właśnie panowie grają, jest ich równo 6, więc nabiegają się za swoje, ale są radośni. Przed skorzystaniem z miejskich obiektów sportowych warto zajrzeć na ich stronę internetową i sprawdzić, na jakich zasadach można na nich przebywać.